Będziemy wymieniać. Żeby prezes był szybszy. Nie, szefie? Tak jest. Jest. Piękny dzień dzisiaj na pracę. A tu zobaczcie, co jest. Mercedesik. Dzisiaj musimy wstawić szybkę. O, tutaj. Stara szybka. Do nowych drzwi. Tutaj do prezesa Marcina samochodu. Będziemy wymieniać. Żeby prezes był szybszy. Nie, szefie? Tak jest. Jest. Prezes musi zapierdzielać. Ostatnio prezes miał awarię na Poznaniu. Komputer. Fałtek mu się nie włączał, a i tak zrobione było niskie 1,50, nie? 1,54. 1,54 zrobione zostało. Bez fałteka. Bez fałteka i pierwszy raz na torze. To jest szef wszystkich szefów, Krzysztof. Tak jest. Będziemy działać. Krzysztof Malina. My spróbujemy zrobić 1,46 na fałtek kapie, ale zobaczymy, czy się uda. Teraz fałtek działa, także zapierdala. Nie ma ziewania. Kiedyś mieliśmy tutaj drzwi. Te są laminat. O ile pamiętam, to jest Autoera. One fajne, w miarę ładnie zrobione. Tylko tutaj słabe te ramki coś mają. Tamte drzwi. Najlepsze użebrowanie te Autoery mają. W środku te są puste. No i ohydne listwy tutaj. Producent się nie postarał, żeby formę zmodyfikować. Poszedł na łatwiznę. W środku takie puste trochę. Słabo to wygląda. Ale trudno. Boczek karbonowy przyjdzie, to będzie ładny. Co? Boczek karbonowy jak przyjdzie, to będzie ładny. Boczek karbonowy zrobi robotę. Ale sztywne są. O, właśnie tutaj Autoery były słabsze. Pękło nam. Dalej, szefie, do roboty. Zapierdalaj. Do roboty. Dremelek nam zniknął z warsztatu. Nie możemy sobie ładnie dotknąć małą tarczką. Musimy dotknąć tym urządzeniem hardkorowym. Do roboty. Szef będzie ciął, wyłączamy, żeby tutaj się nam nie spocił za bardzo i nie zestresował. Nagramy pierwsze cięcie. Idzie, idzie. Wracamy później. Dobra, szef już przyciął. Szefie, zostaw to, chodź na przymiarkę. Bo jeszcze trzeba będzie coś tam ten dociąć. I co? Okej, okay, nie? Będzie git. Szef zatwierdził. Mówi, że będzie dobrze. Dobra robota, szef. O, a tutaj są panele fotowoltaiczne. Pójdzie na dach. Tak, o. U góry będzie sobie. Takie właśnie tutaj są.
tutaj garażowy grill. O, i to jest panel jeden fotowoltaiczny. Gdzie? To moja dzwonka. A, tam. A to jest drugi. To jest tutaj szefa, maszyna. Najszybszy złomek. Najszybszy złomek. Widzicie, tu była reanimacja drzwi. Tu popękało. Czyścić wszystko. Dobrze to dwa razy lewo, nie? Co? Żeby tutaj do rogu docisnąłem, dobra. Tutaj mam tak na równo, z krawędzią. Ała! Oj, sorry. Kurwa. To już nie przesadzę, ta lamina tu. No ale mi przytrzasnęłeś palca. No pocisnąłeś do góry, bo ja tu wsadziłem palec. No. Dobra, dobra, w kosmos nie odleci palec, nie? Nie, to trzeba będzie dociąć. No to lepiej dociąć, jakby miało brakować. Tylko w tamtych drzwiach będzie na samochodzie, nie? Może tamte drzwi trochę inne, nie? Mogą być inne. No dobra, spoko. Lepiej dociąć, jakby miało brakować. Ja sobie przyłożę tamtą, co miałem tutaj, i zobaczę, jak leżała. Najwyżej, bo ta jest pół centymetra wyższa, nie? No. Bestie. 2 CRX-y. A tu szef ma starą tą, co tu była. Czekaj. Czekaj, czekaj. Jeszcze. O, i taką. No ja tu mam. Mam na otworze tu. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj. Dobra, mam tu w rogu. No jest. Idealnie. No. Szef się postarał. Udało się. Dobra robota, szefie. Szef jest zadowolony. Patrz, jak się cieszy. Zobaczymy, jak później pójdzie. Szef jest zadowolony. Zadowolony to będę, jak chłopaku powiadę. Objedziesz, szefie, objedziesz. O ile się nic nie rozsypie. Dobrze, jak mnie objadą. O, masz takich ciekawostek. Tu tak jak mówiliśmy. 1,50, 2 czy 3 zrobił. 1,54 niskie. Ale ciekawostka jest taka, że to jest pierwszy B20 VTEC, którego zrobiliśmy. I żyje. I żyje jeszcze. A my go zrobiliśmy. Ile to już? 2008? Chyba, nie wiem, może. Jakoś tak było. Bardzo długo żyje ten B20 Wałtek. A on tylko zna kilka stanów. Zna stan nieużywania, stan rozgrzewania, stan pizdowania i stan chłodzenia. On nie zna innych stanów pracy, także non stop jest tylko ciśnięty. Tyle lat, oleju nie wciska, może tam ciutkę, ale to już ma prawo. Nie, nie, bo on ma tam z 3 dychy pewnie przyjechane? Może nie? Nie, nie mam pojęcia. No, ale tylko na pizdowaniu, nie? No. Także. Ale teraz zostało przełożenie główne, zenfaktory. Przełożenie główne zostało, o, tutaj brat mówi, że zostało zmienione. No, 4,9 ma prawo. 4,9 teraz, no, będzie się dokręcał. 4,2 tam jest. 4,1 albo 4,2. 4,2 albo 4,15, już nie pamiętam. Tu komputer. Kilo lżej. Tutaj krótka informacja, na zimę będziemy zmieniać jednostkę sterującą prawdopodobnie. Idziemy z czasem, jakiegoś standalona wrzucimy i będziemy się powoli przestawiać na standalony, ale to jeszcze trochę przetrawimy to. Niestety tyle lat siedzieliśmy w OBD1, teraz czas na zmiany. Iść trochę do przodu, w kana, pójdziemy. O, takie ładne fotele OMP, też nowe, założone. Nie wiem, czy widzicie. Mało światła, a ISO mam skręcone trochę. Może podkręcić, da się.
O, trochę jaśniej zrobimy. Teraz widać. No co, z takich zmian, no to na Toro ta oto dostała chłodnicę wody, która była kupiona już x lat temu. Chłodnica oleju samochód dostał, jest przerobiona miska olejowa. No chłodzenie generalnie zadbane, nie? Hamulce duże z przodu, z tyłu. Głowica, duże, no. Głowica seryjna, znaczy tak. Się wałki są zmienione, tłoki, chłodnica jest inna. Tam chłodnica oleju. Chłodnica oleju, ale nie wiem czy widzicie, mało światła. Od przodu by trzeba było dobrać, nie? Z przodu też nie widać, dobra. No co, rozkóreczka do tej przyszłości? Dolot hybrydowy jest, AEMA, Cold Air Intake. To będzie zmieniane jeszcze. To już zmienimy. Kolektor sący ma skanka. Taki racing. Także kolektor wydechowy. On też ma chyba tutaj skanka, nie? Tak, tak, tak. Ten skanka mega Alfa. Power, mega Power. Coś tam już nie pamiętam, już tyle lat temu było. Zawieszenie ma wymienione. Zawieszenie jest rewelacja, nie? Zawieszenie jest MCA. To jest australijskie zawieszenie. Drogie, ale robotę robi. No chyba lepsze od tego mojego. No ale to jeszcze potestujemy. No będziemy testować. W każdym razie CRX się szykuje. Będzie bestia. O kurde, tak. No planowo. I opony większe leżą w biurze do niego. Opony? O, opony leżą. W każdym razie planowane jest zejść w klub 1.40. No, żeby on zszedł, nie? No bo... Ja z Marcinem pojechałem 1.53 coś tam, w dwie osoby pojechaliśmy, bez Fałteka, nie? Jak ja prowadziłem, a później Marcin zjechał na 54 na koniec tego eventu, byliśmy. Marcin się wjeździ. No, wjeździ się, wjeździ. O, zobaczcie, w środku drzwi. Znaczy, te są stalowe, no. A te są stalówki, a tamte są. Te będą laminatowe. Tamte laminaty. Zobaczcie, w środku. No, te to bardzo. Profilek ładne. Tu klamki jeszcze trzeba pozakładać, żeby pasażer mógł uciekać. Brat mówi, że klamki trzeba założyć, żeby pasażer mógł uciekać. A te widzicie, nie mają. Taka różnica. Tamte fajne, takie sztywne. No, tylko ta ramka tutaj cienka. Tutaj słabo. No ale te jeszcze jakoś... Te wytrzymują, było, ale te też tak nie jeździły dużo po torze, nie? Także no, tam nie szarpało. Zobaczymy, jak się coś rozwali, to będziemy myśleć, będziemy reanimować. One też tu ładnie spasowane, że nie wystają, nie? Poza no. Także powietrze też jakoś... Nie szarpie. Nie wyciąga. Nie? Lusterka nie ma, tego się nie doważa też, nie? No. A będzie lustereczko małe założone. Tak to wygląda. Bez odbioru. O. Teraz czas na demontaż. Drzwi. O, szlifowaliśmy. Poszlifowana. Po cięciu. Szef się zabierze za demontaż. Szefie. A tak niedawno szef mówi, że klameczkę założył Marcinowi. W tylu latach klamkę dostał. Prawą na lewą stronę, ale... Ale jest. Ale poszło jakoś. To trzeba zdemontować. Dobra, nie przeszkadzamy szefowi, niech szef sobie kręci. Pracuj, szefie, pracuj. Dobra robota. Zdemontowane. Zobaczycie, jak tam. Jakiś
ślady są. Tu, otwory są uniwersalne. Szef mówi, że do dopasowania. To wiercisz i zobaczysz. Zaraz zobacz. Idealne rozwiązanie. A sprawdzimy, jak to jest spasowane. A jeszcze opanujemy otwór na instalację. Nie będziemy go do kabiny wciągać, tej instalacji. Woda, bo tam później gumka i woda będzie lecieć. A tak to zrobi się tutaj otwór technologiczny na piąskę i przedziejemy przez drzwi. Tu może lecieć ewentualnie laminat, ale tak nie będzie lecieć. Szef mówi wyżej drzwi. No, jeszcze tu najpierw zrobimy otwór na zamek. A, jeszcze otwór na zamek. Zobaczcie. Zrobimy, wytniemy. Zamek się skręci. Gdzie to jest to? Lampy się zamontuje. No, ślady jakieś tam są na tym laminacie, także... Gdzie to jest? Tu. No jest ślad, nie? Żeby tu wyciąć, także nie będzie, że jakoś... Z remelkiem. Spasowywanie. Ogólnie po chuju. Leżą tak sobie. No to będzie największy problem. Właśnie. Otwór pod zamek. Zrobiony. Szef teraz się namęczy tutaj, żeby to poustawiać jako tako. Tamtej strony drzwi ładnie zrobione. Leżą elegancko. Tutaj się Tomek też trochę namęczył. Ale ładnie. Tamte lepiej tutaj pasowały z tej strony. Tamte trochę gorzej. Będziemy musieli chyba gdzieniegdzie dociąć właśnie tutaj sobie. Na tych elementach, gdzieś tu na dole, tu koło listwy. Trzeba będzie tam to podocinać. To najgorsza część tego wszystkiego teraz właśnie. Mocno kłopotliwe. Tutaj haczy, tu haczy.
Tutaj tak aż bardzo nie. Ale tutaj jest. Tu. Szef niezadowolony. Wstępnie spasowane drzwi. Zobaczcie. Tak, jeszcze delikatnie mogłyby iść do góry. Ale tutaj dużo w temacie już nie zmieni. Ale zobaczcie to, nie? Niby tak, ok. Ale patrzcie teraz. No tak gdzieś powinno być. No tam delikatnie, ale zobaczcie to. Widzicie to? Góra coś nie poszła, nie? Jest okropnie. Okropnie. Jest taka szczelina duża. Patrzcie. Jak to wygląda. Teraz by trzeba było uciąć tu, bo tutaj drzwi jeszcze spasowane są do tego momentu, od dołu. Wyciąć to wszystko. Przełamać ten laminat do środka. Tak, żeby ten słupek jeszcze poszedł w tą stronę. I wtedy by doszedł tutaj. I tak by trzeba było tu jeszcze zeszlifować górę, żeby on się schował nam tutaj. I zobaczcie te drzwi. Widzicie różnicę? Linia. 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 Trochę było też pomęczone z tym, żeby to spasować, ale no zobaczcie. Jak na laminat to naprawdę. Tu? No, niestety nie możemy tego powiedzieć o tej stronie. Nawet jak tu trochę docisnę. Tu dotąd jest ok, ale później to już jest tragedia. No chyba, że Marcin lubi przewiew powietrza, także... Lubi? Myślisz, prezes? Nie wiem, raczej nie. Raczej nie lubi. Dobra, kolejne podejście do tematu. Już jakoś to zaczyna wyglądać, ale trzeba było sporo rzeczy zrobić. Tu zeszlifowane, zmodyfikowane otwory montażowe. Chcieliśmy tutaj zmienić miejsca. I uwaga, najlepsze teraz. Prototypowy odbojnik. Po to, żeby drzwi odeszły nam dołem. A dociągnęły nam górą. No i patent. Niestety producent drzwi nie przewidział mocowania na klamkę wewnętrzną, także szybkie rozwiązanie. Działa, ale to na szybko. Może przez zimę się coś myśli innego. Drzwi, jak widzicie, nie chcą się same zamknąć. Niestety brak wewnętrznej struktury powoduje, że drzwi są dosyć giętkie. Trzeba lekko unieść. Się zamkną. Teraz nie ma jakiejś takiej tragedii, ale jeszcze coś trzeba będzie pomyśleć. Co ty na to, szefie? U mnie lipka. Lipa. Szef mówi, że lipa. Zrobimy. Wymyślimy. Jak zawsze.
Prezes będzie zadowolony. Szybka docięta. Wstępnie otwory porobione, spasowane. No i teraz zdjąć podkład, klej do szyb, zanitować i szyba gotowa. I zrobione, panie. Jeszcze tu musimy zamocować lusterko. Lustereczka mamy. Zaraz wam pokażę. Klapa jeszcze do wymiany też. Tu niestety jest lipa z klamką. Nie ma w środku mocowań żadnych. Także nic nie udało nam się zrobić do jutra. Pewnie, że zaklei się taśmą, pojedzie. Ale już jest pomysł na to, jak to zrealizować. Będziemy wdrażać w życie.